mam ten pragniony widok z klifu. Zobaczcie. A już się bałem, że nigdy go nie zobaczę. Że wszystko jest tak zarośnięte, a jednak jest prześwit. Słuchajcie, wiele mnie kosztowało, żeby to zobaczyć, bo darłem tutaj 2 km przez ostatnie, nie wiem, 1,5 godziny może. Przez surowy las, ale jest. Upłacało się. Jest to jedna z takich dobrych chwil. Dobrych momentów. W pewnym momencie znalazłem fantastyczne miejsce na nocleg. I chociaż była dopiero godzina 12, to postanowiłem, że tego dnia już nigdzie więcej się nie ruszam i tu zostaję. Czas wolny wykorzystałem na sesję zdjęciową. Odkryłem właśnie, że ten strumień jest magiczny. Patrzcie. Tutaj płynie. O, stamtąd. Tu. I tu się kończy. I tu już nie płynie. Tu już jest suchutko. Czyli gdzieś tutaj woda wsiąka. I znika. Wiecie, jaki numer wczoraj się wydarzył? Gdy położyłem się spać do hamaka, po prostu wsiadłem do niego, że takie krz, 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 i nagle zjeżdżam na dół. Uup! A co się okazało? To drzewo, do którego przywiązałem jedną część hamaka, po prostu się złamało. To jest to drzewo. A dlaczego się złamało? Dlaczego? Bo było suche. Zobaczcie, tu nie ma żadnych gałęzi. Są suche komary. Po prostu miałem wielkie szczęście, że nie spadło na mnie. A dlaczego nie spadło? Bo zatrzymało je takie małe drzewko, które teraz tutaj jest takie pochylone. O, to drzewko swoimi gałęziami tam na górze zatrzymało je w połowie drogi, które jest takie wygięte, bo przyjęło to na siebie, a ja dzięki temu może nawet żyję. Jeszcze wam coś pokażę. Tutaj spadają takie nasionka. I te łupinki takie pachną jak świeża, dojrzała czereśnia. Śniadanko. Kaszka z płatkami. Koło południa jem kaszkę z suszonymi owocami. Też mniam, mniam. No i jakoś żyję już tydzień. To jest śniadanie z buta. Czy kręcone z buta. Bo aparat leży na bucie. A teraz pakowanie. Czyli co ja tu mam? Tu mam plecak. Wkładam. Pudełko techniczne, nici z igłą, klej, ale też tam co, zapasowy GPS, ładowarka do baterii, do aparatu z zapasową baterią, termometr, łatka, takie różne drobiazgi i telefon, smartfon, który się przyda na koniec. Torba z ciuchami, to są moje wszystkie ciuchy. Czyste. Czyste.
półtora litrowa butelka z wodą, to jest taki zapas żelazny. Jest apteczka, przydaje się plastry, różne takie rzeczy. Apteczka, ale też przybory higieniczne, jak mydło, szczoteczka, pasta i takie. Hamak i płaszcz przeciwdeszczowy, który używam do ogrzewania się, czyli jako piżamy, tak? Żeby nie marzł, a i tak marznę, więc okrywam się plandeką. Tu jest filtr do wody, kubek i łyżka. Folii, bo ten filtr moczy. No i plandeka, która powinna służyć jako dach, ale że pada bardzo rzadko, więc owijam się nią od 2 dni na sam koniec i śpię w niej. Dzięki temu jakoś te mrozy 20-stopniowe na plusie oczywiście jestem w stanie przetrwać. Bo nie mam śpiwora, bo nie zabrałem, żeby oszczędzić na wadze. Tak więc, skarpety wysuszone wczoraj, wyprane i wysuszone nad ogniskiem, czyli dobrze okadzone. Leciutko wilgotne, no bo tak perfekcyjnie się nie udało. Ale to nic. Plasterek przyklejony na ranę. No nie jest jeszcze taka całkiem sucha i zagojona. Smaruję maścią antybiotykową na dzień. Nocy po prostu zostawiam tak w skarpecie, śpię, suchej, świeżej, czystej. Uciki. Stuptuty. No już mi się pogoiły rany na piszczelach. 2 dni ich nie nosiłem i żałowałem. Stuptuty to ochrona przed kolczastymi gałęziami, takimi lianami różnymi, które co chwila się potykam. Jak ich nie miałem, no to poraniłem sobie piszczel. No i buty mi się nie rozwiązują, sznurowadła mi kończy. Woda na drogę. Wodę w tym bidonie mam. Wkładam w miejsce. Maczeta przydaje się wieczorami do rąbania drewna na ognisku. Rękawice. I torba, do której zaraz włożę ten aparat. Sekator. Także oto Dominik wyekwipowany. Ruszam. Dzisiaj mgła. Zobaczcie. To fajnie wygląda. Tam w dole jest skarpa. Dlatego taki prześwit. Fantastyczne, uwielbiam mgłę. W lesie zwłaszcza. Każdy w sumie. Robiłem kiedyś takie zdjęcia we mgle w lesie bukowym. Piękna sprawa. Znacie to? Wybierzcie się kiedyś do lasu bukowego we mgle. Wiecie co? Jest 6 dzień, kiedy nikogo nie spotkałem.
czyli taki mój rekord. Wcześniejszy był 4 dni na Uralu. Jak się zastanawiam, jak się z tym czuję, zupełnie naturalnie, normalnie. Oczywiście zmartwiłbym się, gdybym kogoś spotkał, no bo chcę zobaczyć duże, jak to jest być zupełnie samemu. Ale nie czuję z tego powodu jakichś ani przykrych uczuć nie mam, ani jakichś euforycznych, nie wiem. Ale przyjemność mi sprawia pisanie. Robię też notatki dźwiękowe, nagrywam się każdego wieczoru. Poza tym co drugi dzień piszę SMS-a z telefonu satelitarnego i oczekuję wieści. Także tak sobie radzę. Ma jakiś dźwięk. No hej, 16:30, szukałem miejsca na nocleg i patrzcie, gdzie jest. Taki oto widok. I wiecie co? Tu rozłożę hamak, tu go rozwieszę. Mimo że tam jest taki placyk, jest równo i tak dalej, a tu jest trochę stromo. Ale kurde, z takim widokiem. Więc tu między tym drzewem, tym no, trochę za blisko, coś wykombinuję jeszcze. Ale jest super. Zobaczcie, o tu z tego pniaka oderwałem kawałek na ognisko i tu je rąbię maczetą. Ale słuchajcie, jest tak twarde to drzewo, to drewno. Widzicie? Tak jest w ogóle. Nie do dygnięcia. Takie drzazgi z wielkim trudem udaje mi się wyrwać. Ale mi właśnie o takie drzazgi chodzi na rozpałkę. Ciekawe, czy się będą palić. No, wygląda na suche. Martwe jest od dawna. Zobaczcie. Jak kamień. Zobaczcie, jest świt. Zwinąłem już prawie wszystko. I robię sobie śniadanie dzięki temu, że tu jest taki przewiew. Stąd, tutaj, to udało mi się zachować ogień. Co prawda dwa razy w nocy wstawałem, żeby rozdmuchać go, ale dzięki temu będę miał gorące śniadanie. Tu płatki się gotują. Ale tymczasem takie małe, fajne przyjemności bardzo podnoszą komfort psychiczny, jak ciepłe śniadanie. No, no. Mamy konkret, co? Mamy wreszcie jakiś fajny wodospad widoczny. No tak słyszałem je tylko. Nie wiem ile ma, ale może z 15 metrów. Całkiem fajnie. Zszedłem na sam dół, bo tutaj jest przerwa między klifem. Trzeba było zejść. Oczywiście trzeba zaraz będzie podejść. Dobra, wlazłem jakoś. Było tak źle. Ale
Ale wiecie co? Wszystko dzięki słoniom. Gdyby nie słonie, to w ogóle ta eskapada nie byłaby możliwa. To one przecierają tu w ogóle teren. Tam, gdzie nie chodzą słonie, to tam po prostu jest nie do przejścia. A jak jest słoń, to idzie, wali tak, że po prostu przejdzie przez wszystko i pozostawia po sobie dla mnie ścieżkę. Prawda? A w ogóle to silne zwierzęta są. Znaczy względnie, bo bezwzględnie wiadomo, że tak potrafią wspiąć się na górę, na taką starą górę, zejść z niej i się wspiąć. Nie sadziłem. O, wlazłem w kupę słonia. Ale to nic, nie śmierdzi w ogóle. No dobra, idę dalej. Słuchajcie, nie uwierzycie. Przed chwilką ruszył na mnie słoń. Z inaczka z krzaku się wynurzył i ruszył w moją stronę. Tak bu 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 bu. Krzyknąłem na niego z całych sił. Podniosłem ręce. Na szczęście zawrócił i uciekł, ale jestem tak scyrany. A tyle miłych rzeczy o nim przed chwilą powiedział. Spadam stąd. Teraz jeszcze w jakieś krzaczory wlazłem. Zobaczcie. Tutaj jak mam stąd wyjść? Stamtąd szedłem. Gdzieś, kurde, tam mam. Nie wiem jak. To są właśnie krzaczory, przez które takie słoniowiska. Tu musiałem uciec. No powiedzcie, którędy mam iść. No, teraz sobie siedzicie wygodnie. Wygodnie sobie siedzicie w fotelach, a ja tutaj sram w gacie. Ale co tam? Nie ma się co przejmować, pewnie uciekł. Dominik, wyluzuj się. Jesteś na wakacjach. No jest już, nie wiem, 2 godzinki, może 3 po tej akcji. Jakby już troszkę się uspokoiłem, ale było grubo. No, takiej akcji nie miałem jeszcze nigdy. Chociaż słonia raz widziałem w Kamerunie, w lesie, ale to byliśmy w 4 z chłopakami. On uciekł, my uciekliśmy, a ten normalnie ruszył. Ale nie wiem, no może nie warto tego jakoś specjalnie przeżywać. Może takie sytuacje są częste u miejscowych, na przykład, że słoń przestraszony po prostu pozoruje atak, ale tak naprawdę nigdy nie atakuje człowieka. Cholera wie, co by było, gdy nie wrzasnął, nie stanął, nie postawił się. Nie chcę o tym myśleć. W każdym razie, no, zacząłem się zastanawiać, czy to jest na pewno bezpieczne, ta wyprawa, co mam. Czy to nie jest przesadne ryzyko. I zaraz po tym zdarzeniu miałem ochotę zakończyć tą akcję całą. No ale jak to zakończyć? Jestem w połowie drogi. Mam tak samo daleko w jedną, jak i w drugą stronę. Nic, będę śpiewał sobie, podśpiewał, tak robię. Później szedłem cały czas i śpiewałem, hałasowałem, gadałem do siebie. Ten słoń po prostu się przestraszył, weszliśmy na siebie, jakby mnie słyszał wcześniej. Przynajmniej tak sobie myślę. W każdym razie parę siwych włosów mi przybyło na pewno dzisiaj. Jest 1 w nocy. Jakoś nie mogę spać. Znaczy spałem 2 godzinki, później znowu 2 godzinki. Trochę pilnuję ogniska, żeby było cieplej. No i stwierdziłem, że wolę posiedzieć przy ognisku. Jakieś hałasy ciągle słyszę. Szelesty dziwne. Czasem zagwiżdżę, coś krzyknę, żeby odgonić. Nie wiem. Jakaś niespokojna ta noc będzie.
Gwizdka dżunglowe, jak się nie dmucha cały czas, to w 2 godzinach zamiera. Po prostu drewno nie jest tak suche jak u nas. Też nie płonie takim wielkim płomieniem. Ale jak się o nie dba, to do rana wystarczy. Jak miło, to liść spłonął. Liście po jakimś czasie dopiero płoną, choć wydają się wszystkie suche zupełnie. Jak wiór. Ale tak naprawdę suche nie są. Które jak się ogrzeją przy ognisku. Ten jak przeżywam, trochę przeżywam. Starczy co? No to dobranoc, przynajmniej dla was, a ja jeszcze tu posiedzę. Jest cudownie, jestem na wakacjach, Dominik. Będziesz to wspominać całe życie.